Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Ta książka. Kiedy W.P. McKay wyjechał z domu na studia, matka dała mu Biblię. Na wewnętrznej stronie okładki napisała jego imię. Ukończył z wyróżnieniem szkołę medyczną i szybko awansował na szefa największego szpitala w Edynburgu w Szkocji. W miarę jak odnosił coraz większe sukcesy, oddalał się od Boga i został nawet prezesem stowarzyszenia ateistycznego. Pewnego dnia ciężko ranny mężczyzna został przywieziony na pogotowie. Gdy dr McKay badał beznadziejnie zmiażdżone ciało, był zdumiony tym, jak spokojny był ten człowiek. Umierający człowiek zapytał, jaki jest mój stan. Chcę znać prawdę, nie boję się śmierci. Zaufałem Jezusowi jako mojemu Zbawicielowi. On zapłacił za moje grzechy na krzyżu. Wiem, że po śmierci będę z Jezusem. Zostało ci tylko kilka godzin życia, powiedział lekarz. Był zaskoczony, że nie zmieniło to nastawienia umierającego. Czy jest ktoś, z kim możemy cię skontaktować? Czy jest ktoś, z kim możemy się skontaktować? Tak, odpowiedział mężczyzna. Skontaktuj się z moją gospodynią i poproś ją o przesłanie mi książki. Jaką książkę? Jakiej książki? Zapytał lekarz. Po prostu poproś ją o książkę, ona będzie wiedziała. Lekarz zrobił tak, jak prosił mężczyzna, a potem kontynuował swój obchód. Te słowa utkwiły mu w pamięci. Wiem, że po śmierci będę z Jezusem. Kilka godzin później dr McKay wrócił, aby sprawdzić stan mężczyzny. Umarł kilka minut temu, odpowiedziała pielęgniarka. Czy dostał swoją książkę na czas? Już przed śmiercią. Tak, tuż przed śmiercią. Czy to była jego książeczka bankowa? Zapytał lekarz. Niech pan sam zobaczy, jest pod jego poduszką. Doktor McKay sięgnął pod poduszkę i znalazł Biblię. Ku jego zdumieniu była to jego Biblia, ta, którą dostał od matki wiele lat temu. Sprzedał ją za pieniądze na zakup alkoholu. Lekarz był przytłoczony. Pospieszył do swojego gabinetu. Poprosił Boga o przebaczenia. Pospieszył do swojego gabinetu i poprosił Boga o przebaczenie. Modląc się, przypomniał sobie werset, którego dawno temu nauczyła go matka. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Z czasem życie McKaya udowodniło, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Światowy ateistyczny lekarz stał się zwiastunem Ewangelii. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset.